Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Będą atrakcje dla dużych i małych. Organizatorzy Europejskiej Nocy Naukowców mają w zanadrzu cały szereg niespodzianek dla każdego. Odciski palców. Tajemnice ukryte w rozmaitych śladach. Tajniki pracy detektywa. To jedna z niespodzianek, które czekają na uczestników Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie. Podczas warsztatów zatytułowanych Dowody zbrodni uczestnicy wysłuchają interesujących faktów na temat analiz kryminalistycznych, różnych technik wykorzystywanych właśnie w laboratoriach kryminalistycznych, tych podstawowych, ale także bardziej zaawansowanych z biologii molekularnej, ale także każdy będzie mógł się sam wcielić w rolę detektywa. Jazda po bandzie. Adrenalina. Celne rzuty do kosza. Noc Naukowców to okazja do zapoznania się z niełatwą dyscypliną, jaką jest koszykówka na wózkach. Będzie można siąść na wózki aktywne tu obecne, czyli na takie wózki, na których na co dzień się poruszamy. Będzie można spróbować przejechać po specjalnie przygotowanym torze przeszkód, który będzie imitował krawężniki, podjazdy, czyli różnego rodzaju przeszkody architektoniczne, które możemy spotkać na co dzień i z którymi borykają się na co dzień wózkowicze. W drugiej części skupimy się już typowo na atrakcjach sportowych. Każdy będzie mógł na własnej skórze sprawdzić zasady gry w koszykówce na wózkach. Czy ciepło da się zobaczyć? Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego udowodnią, że tak, potrzebna jest tylko odpowiednia technologia. Każde ciało w zakresie podczerwieni emituje fale elektromagnetyczne. Zaś nie każdy zakres tych fal jest widzialny przez oko ludzkie. Widzialny jest od zakresu takiego powyżej około 500 stopni Celsjusza. Na przykład rozgrzewająca się stal w hucie. Poniżej nie widzimy tego. Z pomocą przychodzą kamery termowizyjne, które doskonale obrazują na przykład temperaturę naszego ciała. Europejska Noc Naukowców w Olsztynie już 30 września. Szczegóły na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv